O! Rozwalone. Dobra, coś tu jeszcze. O! Już to za rzeczy. Skąd one się tu wzięły? O, jakaś kusza. Co to za kusza? Do identyfikacji. Zróbmy to w takim razie. Ładny damage. Spróbujemy. Co ona mi dała? 60% mniejsze obrażenia trafień krytycznych. Ok. Dobrze, dobrze. Dobra, idziemy do tych ruin. W końcu. Zapomniane ruiny. Dobrze. Działajmy, działajmy. Co tu jest? To nie byłoby rozważne. Wow, wow, wow. Co ja tu mam? Czynia złota. Jak ja bym to sobie ubrał, wkładałbym tutaj te diamenciki. Plus 60, to się już ładnie robi. To jest wysoka regeneracja, spadną mi obrażenia. Więc tego nie chcę. Lepszy pas. Jak jest lepszy pas, to należy go założyć. Jak to się tutaj ma? Niż obrażenia. Umiejętności przebicie. Zasięg. Okej. Okay. Na razie ten mój hełm jest dobry. Troszkę żeśmy się przebrali. Pięknie. Nie, nie zrobię tego. Co to są za jakieś rój? Pierdziele, to się na mnie rzuciło przecież. Jakieś chore. Walić, walić, walić.
jakiś topór. Topór mnie nie jara za bardzo. Ale dobrze. Boże, mrocznie tu. Trochę mokro, nieładnie tak. Nieprzyjemnie. O, mamy to. Jeszcze pójdziemy zobaczyć tutaj. Czeka cię śmierć, nieunikniona. Dobra, a więc tak jak słuchajcie mówiłem, nie zamykajmy ludzi w więzieniach tylko za to, że są użytkownikami tych, a nie innych używek. Bo dla mnie to jest zbrodnia. Trzeba coś z tym zrobić. A, no i tak. Jak już mówiłem, jeden z projektów ustaw to jest legalizującej marihuanę w Polsce. Jest to ustawa, projekt ustawy złożonej. O, ja jakieś te spowolnienie puszcza. Przez komisję do spraw legalizacji marihuany. Drugi sprawa to jest sprawa zbierania podpisów pod wnioskiem projektu obywatelskiego. W zasadzie bardzo podobny. Tylko że jego organizatorem jest i twórcą jest Stowarzyszenie Wolnych Konopi. I problem jest taki, że oni już zaczęli zbierać podpisy, ale ich wniosek nie został jeszcze przyjęty. Otóż cały czas pani marszałek Sejmu cały czas szuka i znajduje jakieś, w cudzysłowie mówiąc, nieprawidłowości w ich wniosku, co oczywiście opóźnia, cały czas opóźnia formalnie przyjęcie i oficjalne rozpoczęcie zbierania podpisów pod tym projektem obywatelskim. Przypomnę, że trzeba mieć 100 tysięcy podpisów pod projektem takiej ustawy, aby ta ustawa mogła pójść dalej. Znaczy w sensie ogólnie, jeśli zostanie będzie 100 tysięcy podpisów, wówczas rozpocznie się proces legislacyjny. A więc będzie można w zasadzie uznać, że ta ustawa przejdzie. To nawet już z pominięciem parlamentu jakiegoś tam bardziej. Nie jestem specem w tej sprawie, ale ogólnie chodzi o to, że wówczas to będzie ustawa, projekt, ustawa obywatelska, inicjatywa. O, czekajcie, tutaj coś zaraz mnie będzie chciało ubić. Nie mogę tego zrobić. No, ale ogólnie cały czas znajdowane są problemy, są robione problemy z tą ustawą obywatelską w tej sprawie, tak więc. A z kolei ta ustawa pochodząca z komisji, projekt cały pochodzący z komisji, został zamrożony. W sensie gdzieś na kiedyś zostało to odłożone. Nie myślę, że też ten rząd będzie robił wszystko, żeby tylko nad tym nie głosować. Żyję już długo. Zgromadziłem spory majątek. Złoto przyniosło mi jednak tylko ból
Nie pozwolę, aby klątwa ciążąca na bogactwie spadła na mą rodzinę. Skarb już na wieczność zostanie w tej komnacie i nikt nie pozna jej tajemnic. No to chyba właśnie nie do końca ci to wyszło, ziomek. Bo otwarłem to. Nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu. Dobra, wyjdźmy stąd, zobaczymy. Wydaje mi się, że to chyba nie są te ruiny, do których miałem wejść. Chociaż mi się to tu ładnie świeci, ale chyba musimy iść tam, gdzie jest ten waypoint. Znaczy punkt nawigacyjny i pójść tamtędy. Dalej. Wow. Nie, nie zrobię tego. O kurde, ustawiłem je. Czasem nie kontroluję tego, co naciskam. To się czasem zdarza. Ło, co to są za jacyś? Jakieś demony. Dobrze. No to słuchajcie, idziemy dalej. Cóż ja tu innego jestem w stanie poradzić. Wciąż czekam. Potrzebuję więcej czasu. Zemsta jest słodka. Dobra. Nie mogę tego zrobić. Mam go. Mega ważny pierścień jakiś. Wciąż czekam. Bożeś ty mu, ile myśmy tego tu nazbierali. Ogień osłabiający. A, bo to są jakieś spodnie. Dobra, weźmy je. Kładę to tutaj, to jeszcze coś do identyfikacji mamy. Sporo żeśmy teraz szpeju tutaj podostawali. Co on mi daje? Zacząc zwiększy mi regenerację. Podmieńmy to. Mamy to i owo. Jeszcze będziemy bardziej kosić, bo nam się statystyki podniosą. Pięknie, pięknie. W ogóle mój skuter ma awarię ostatnio. Znaczy ostatnio. To nie jest ostatnio, bo... on jest w serwisie już od, słuchajcie, 2 tygodni. I jestem bardzo niepocieszony faktem, że... od chyba jakiegoś tygodnia czasu... warsztat nie może nic nim zrobić, ponieważ czeka na konsultację z producentem, ponieważ jestem jeszcze na gwarancji. W sprawie wymiany gaźnika. To jest...
prostu jakieś jaja to są, naprawdę. Nie znam szczegółów, ale to co teraz mówię, to wiem po prostu z rozmowy telefonicznej, jaką odbyłem. I no nie jest to nic fajnego, że kurde tyle czasu czekam. Aż znowu będzie działał sprzęt, za który zapłaciłem do niemałe pieniądze. No ale na razie to tak jest, kurde, czasami z nowymi sprzętami, że... Znaczy nowymi, on już ma rok czasu. Jest jakaś jaskinia. Że... No te początki nie są łatwe. Czasami się jakieś awarie pokazują. Co to za czerw? Czalne czerwie są prawdopodobnie najbrzydszymi stworzeniami, jakie nosi nasz świat. Poza ogromnymi szczękami, te gigantyczne bezkręgowce nie posiadają żadnych szczególnych cech. Chciałbym pogłębić wiedzę na ich temat, ale spędzają niemal cały czas pod ziemią. Bezkręgowce? To ciekawe. A więc jest mi bardzo smutno. Nie mam mojej maszyny. Wow, spokojnie, hej. Starczy mnie dla wszystkich. Czerwie, pająki, cholera wie co jeszcze. Ile tego? Tego pająka widzieliście? O, jego spowolniłem ostatecznie. W sensie, że... Nie mogę tego zrobić. Mamy baterie. Naszych wieżyczek. Wow. Co tu się dzieje? Grubo. Palić mi! To dopiero przedsmak! Co ja tu mam? Co to było? Ręczna kusza? Nie chcę ręcznej kuszy chyba. Jest szybsza, ale ma mniejszy damage. Dobra. Boże, jakie te lokacje są wielkie. Jezusie! Dobra. A więc tak, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Chociaż nie wiem, czy ją poruszać, czy to jest kwestia poboru do wojska. Moim zdaniem powinno być jakaś forma poboru do wojska. Może niekoniecznie, wiecie, żeby męczyć człowieka przez 2 lata czy 3. Ale jakieś podstawowe przeszkolenie wojskowe moim zdaniem powinien mieć każdy. Powinien wiedzieć, jak się obsługiwać z bronią. Ja wiem, jak się posługiwać bronią, ale nie posiadam tej wiedzy dzięki naszemu wspaniałemu państwu, tylko dzięki sobie dzięki mojej własnej chęciom. Wiecie, no...
Zawsze można pójść na strzelnicę. Dobra, to jest jakaś przeklęta skrzynia. Myślę, że będą działy sceny dantejskie. Nie, nie zrobię tego. No właśnie, dlatego jest ona przeklęta. Fala za falą, 5 fal będzie. Poczuj mój gniew. Mamy 38, 40. Sobie ogarnięte. Jestem coraz potężniejszy. I poziom ziom. Poziom ziomy są fajne. Co ja tu mam? Bumerang. Jakiś czakram odblokowaliśmy. Co my tu mamy? Piętno śmierci. Śmiertelny wróg. Atakując wroga, na którym ciąży piętno, zyskujesz punkty nienawiści. A ja wolę to. Dobra, co my tu mamy? Czakram, bumerang. Te czakramy też używałem. Czakram, dobrze. Piorun kulisty niech będzie. No się dobrze sprawdza. Co my tu mamy? Skrzydła śmierci. Przywołujesz bestię cienia. Unosi się na ziemię i zadaje obrażenia trafionym przeciwnikom. O co chodzi? Jak to wygląda? Wow. To chyba nie trwa aż tyle czasu co tamto, ale jest chyba potężniejsze. Tak to przynajmniej wygląda. Jestem zainteresowany, muszę przyznać. Pośród 427 wojowników i wojowniczek, którzy zniknęli na wschodzie, powróciło 341. Czy ciągle poszukują wybawienia dla swojej religii? Jaka będzie ich reakcja na zagładę miasta, które dało początek ich krucjacie? Czy podążą dalej na zachód, do zachodniej marchi? W końcu, czy ich powrót to znak? Powalmy do twora. Mocniej to wali. To nie byłoby rozważne. O, jakiś wypasiony pająk jest. Dobra, co my tu mamy? Zwiększy mi zręczność. Weźmy to. Co my tu mamy? Pewnie jednoręczna, magiczna, ręczna kusza. Ho, ho, ho. To mi zwiększy wytrzymałość. A to? W hełmie dodatkowego złota od potwora. I panie. Dobra, musimy się cofnąć do obozu, żeby to wszystko tutaj posprzedawać ładnie, bo trochę tego już jest. Więc cofnijmy się. Okej. Okay. Zerknijmy tutaj. Tutaj bym chciał na pewno to odłożyć. Okej. Okay. Dobra, teraz... Ojeju. O, ale mi się ziewa dzisiaj. Wykonaj. Naprawmy, co mamy naprawić. Resztę rozmontujmy. Dajemy za chwilkę coś tu sobie zmontować nowego. Jeszcze. To.
Więc tak, to odłóżmy. Też w sumie co mi to da? Zwiększenie obrażeń zadanych przeciwnikom elitarnym. Zaraz znowienia wszystkich umiejętności, odporność na wszystkie... takie tam różne. Punkty życia... przy trafieniu. Czy co, że wysysam życie tak jakby? Nie wiem. Te sobie zostawmy. A idę w zręczność tutaj. Na bogato. Dobra. Chciałem sobie sprawdzić, jak tu wygląda wykonanie przedmiotu. Broń naręczna. To jest dla mnicha. Buławy. To też nie. Ręczna kosa. To jest dla nekromanty. To jest dla krzyżowca. Korbacz. Kosa. Jednoręczna. To jest dla nekromanty. Kostur jest dla maga. Chociaż niekoniecznie. Nie jest on dedykowany. Co my tutaj mamy? Wymagany poziom 50. Czekajcie, ten jest na 40. Nie. Jeszcze bym się wstrzymał. Kusza. Możemy tą wytworzyć. Zobaczymy, jaka ona by wyszła. Ale raczej tej kuszy to ona nie przebije. Mojo. To jest dla szamana. Dobrze, kojarzę. Sztylety, topory, topory dwuręczne, łuki. To jest dla czarownika. Najlepsze dostępne. Dajmy. Kusza. Teoretycznie powiem, może będzie lepszy. No nie jest lepszy, nie jest. Dobra, a jak tu sytuacja? Pięć losowych magicznych efektów. Też jest gorszy. A po prostu się to sprzeda czy coś. Najlepsze dostępne buty. Możemy spróbować wytworzyć. Wytrzymałość i regeneracja lepsza. Dobra, tu mamy co dla towarzysza? Głowa. Zobaczmy, co wyjdzie. Zwiększona wytrzymałość. Da się poza dodatkowego złota. Zręczność, tu mają trochę... Tu mam więcej zręczności. Dobra, jest ok, myślę. Tego też odstawmy, bo to jest też legendarny. Legendarny sobie będę chciał zachowywać. Tutaj też nic lepszego. Za każdym razem, gdy zniszczysz nadający się... Skujesz komplement do szybkości, to jest to. Zobaczmy, co wyjdzie. Nie jest to jakieś super. Na pierśnik dopiero co wymieniłem. To jest, są szanse, że coś tu będzie lepszego. No, tak jak mówiłem. Coś lepszego się znalazło. Pas. Pas powinien też być lepszy. Też 6% wytrzymałości mniej mam, a lepsze opancerzenie. Zręczności więcej. Nacja życia na sekundę. Dobra, weźmy ten pas, zobaczymy. T
Templariusz, rękawice. Mam całkiem spoko. Raczej wątpię, żebym lepsze coś wykuł. Tu też nie ma co z nim kombinować. To jest za towarzysza. Dobra. Chyba nic więcej tutaj nie wymyślę. Dobra. Gdzie jest ta mała? To bardzo trudne. Wszystko, co warte zrobienia, takie jest. Dobra, wracajmy. W takim razie. Jesteśmy. O fuj. Pająk! Pająki są straszne. Moja mama się boi pająków, ma arachnofobię. Przynajmniej tak uważa. Co to moja żona chce hodować pająka? A skudny czerwiu. Nie, nie zrobię tego. Ostro to wali. Co to jest? A, to jest do powrotu. To jeszcze nie chcę wracać. Jeszcze coś tu jest. Tylko muszę się dowiedzieć, co. To jest na 50 level. Ale dla towarzysza. O, lepsze buty. O, lepsze. Dobra, coś tam żeśmy znaleźli, no. Nie da się ukryć. To nie są jakieś super mega. Ja się zbieram wszystko, bo wszystko i tak przerobiłem na części z przedmiotów. Pięknie, pięknie. Możemy się teraz wycofać. Myślałem, że coś tu będzie więcej, ale kurde, widzę, że tak nie za bardzo. Znaczy jakiś tam szpej żeśmy dostali, nie? Lepszy, ale... Bywało lepiej, mam wrażenie. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Wejść do zapomnianych ruin. Wejście do zapomnianych ruin. O, roślinka. Pięknie. Nie jestem jeszcze gotowy. Paskudne demony. Więcej nienawiści. Drażni mnie jedna rzecz, że nie używam, ogólnie nie uznaję za potrzebne używanie tej umiejętności. Czy coś tu mogę, coś fajnego, co by mi się przydało?